Kultura odrodzenia we Włoszech. Odrodzenie to kolejna już epoka w historii kultury europejskiej. Inaczej mówimy o niej odrodzenie. Trwała ona od XV wieku aż do schyłku XVI i charakteryzowała się tym, że odrodziły się w niej wartości kultury antycznej, czyli jakby nawiązywała do tej kultury starożytnej. Powodów dlatego, że właśnie akurat to Włochy stały się kolebką tej kultury antycznej, no jest wiele. Między innymi to, że właśnie we Włoszech przetrwały takie bardzo liczne ślady kultury starożytnych Rzymian. Między innymi to były różne antyczne budowle, czasami przerabiane na jakieś takie chrześcijańskie świątynie, albo jakieś ruiny, na przykład Koloseum, ale też sztuka, na przykład liczne rzeźby. No i wszystko to oglądali mieszkańcy późnośredniowiecznego Rzymu, a także różnych miast włoskich. No wzrastał podziw do tego i z czasem zaczęli naśladować te wzorce, które obserwowali właśnie w tej kulturze i sztuce, architekturze i sztukach pięknych. Zaczęli też interesować się literaturą i dziełami greckich i rzymskich autorów. Również po upadku Bizancjum to właśnie we Włoszech schroniło się bardzo wielu uczonych z Bizancjum, którzy przenieśli między innymi ze sobą też wiedzę o kulturze i starożytnej Grecji. No i to też Włochy były bardzo takim podatnym gruntem na nowe trendy, ze względu na to, że było tam bardzo dużo uniwersytetów i bardzo dużo uczonych. No, znajomość już była też nie tylko łaciny, ale również greki w kręgach osób uczonych, więc łatwiejszy był dostęp do tego typu dzieł. No i też bardzo istotne było to, że Włochy, jeżeli chodzi o strukturę państwową, to były zbudowane niejako z takiej mozaiki większych i mniejszych państwewek i żeby rządzący mogli zyskać sławę, no to właśnie poszukiwali różnych sposobów. Między innymi krzewienie wartości takich kulturowych mogło im taką sławę przynieść i chętnie z tego korzystali. Ten nowy trend, trzeba przyznać, odradzający się w zasadzie i te wartości starożytne, początkowo były bardzo potępiane przez Kościół i uznawane nawet za pogańskie. Ale stosunkowo szybko duchowni się do niego, jakby można powiedzieć, przekonali, zwłaszcza ta ich taka wykształcona część, zmienili zdanie, zafascynowali się tym nawet. Zaczęli zatrudniać malarzy, rzeźbiarzy, różnych architektów, rzemieślników, którzy naśladowali te starożytne wzorce i stawali się ich takimi opiekunami. Tutaj poznajemy pojęcie mecenas, czyli taki opiekun artysty bądź jakiegoś tam uczonego. I między innymi duchowni stawali się takimi mecenasami. Tutaj mamy Panteon. To jedna z ocalałych budowli. To taka świątynia, która poświęcona była wszystkim bogom, wzniesiona przez starożytnych Rzymian. Wejście do świątyni było tutaj przez portyk, czyli takie miejsce, taki rodzaj zadaszonego ganku z kolumnami. No i ten rodzaj architektury przyjęli i stosowali w swoich budowach twórcy renesansu. Tutaj też widzimy taką charakterystyczną półkolisty dach, kopułę i też właśnie nawiązywały później różne budowle do tego typu kształtów. To też Koloseum, to była taka dzieło architektoniczne, do którego nawiązywali później renesansowi twórcy. A jakich znamy takich największych włoskich artystów epoki renesansu? Na pewno Leonardo da Vinci, na pewno Michał Anioł i na pewno Rafael Santi. To po prostu trójka takich najbardziej sławnych artystów. Byli niewątpliwie ludźmi renesansu. Do dzisiaj się używa takiego powiedzenia człowiek renesansu i oznacza ono nie mniej, nie więcej, jak tylko to, że były i są to osoby, które mają takie wielostronne zainteresowania. I to było takie bardzo charakterystyczne dla tej epoki. Czyli nie tylko w jednej dziedzinie się specjalizowali, ale byli naprawdę uzdolnieni albo mieli ogromną wiedzę w wielu dziedzinach. Leonardo da Vinci
To na pewno postać, którą trzeba bardzo dobrze znać i kojarzyć. Słynny człowiek renesansu. Był wszechstronnie utalentowany. Jeżeli chodzi o malarstwo, rzeźbę czy pisanie, ale interesował się też architekturą, techniką, muzyką, medycyną, geologią, filozofią, być może jeszcze wiele, wiele innych dziedzin. Bardzo interesował się i studiował ludzką anatomię i geometrię, i to później wykorzystywał w swoich dziełach, żeby jak najwierniej oddać proporcje ludzkiego ciała, ale też można powiedzieć, że w tej technice, w projektowaniu też był bardzo dobry i tworzył różne projekty, na przykład śmigłowców, czołgów, okrętów podwodnych, które można powiedzieć, że wykraczały wiedzą taką techniczną, inżynierską poza tą epokę, a później odpowiednio udoskonalone wiele stuleci później były wykorzystywane. Tutaj widzimy człowieka wirtuwiańskiego. I też to jest właśnie rysunek, który wykonał Leonardo da Vinci, między innymi po to, żeby podkreślić proporcje ludzkiego ciała. I też widzimy, że w dwóch pozycjach i wpisał je w figury geometryczne, w okrąg i kwadrat. Myślę, że ten rysunek bardzo, bardzo charakterystyczny. To również słynne dzieło Leonarda da Vinci, Dama z Gronostajem, Mona Lisa. Czy Ostatnia Wieczerza, fresk, który wykonany jest w klasztorze Dominikanów i możemy go obejrzeć w Mediolanie. I też znawcy mówią idealne proporcje. Spadochron, który zaprojektował, projekt helikoptera. Kolejny bardzo zdolny twórca to Michał Anioł, inaczej Michelangelo Buonarroti. Simoni, kim był? Był na pewno włoskim rzeźbiarzem, malarzem, poetą i architektem, czyli też widzimy w kilku dziedzinach bardzo uzdolniony i też jeden z najwybitniejszych artystów w dziejach świata. Tu widzimy na przykład fresk w kaplicy Sykstyncji, przedstawiający sąd ostateczny. Zasłynął też z wielu madon, które wykonywał. I tutaj są już również inne rzeźby wykonane przez Michała Anioła. Tutaj po lewej na przykład widzimy Zwycięstwo, a po prawej na przykład Mojżesza. Rafael Santi to malarz i architekt włoski. Z tej całej trójki był taki najmłodszy. Inspirował się i podziwiał właśnie dzieła Leonarda i Michała Anioła, ale zarazem też z nimi rywalizował. Z czego zasłynął? Tutaj widzimy szkoła ateńska, jedno z takich najbardziej znanych jego dzieł, ale co też charakterystyczne jest w tym, że prawdopodobnie wkleił współczesnemu postacie, znaczy wkleił, narysował. Tutaj widzimy prawdopodobnie Leonardo da Vinci, tutaj widzimy prawdopodobnie on sam, a tutaj Michał Anioł. Madonna ze szczygłem. Madonna Sykstyńska i wiele, wiele innych dzieł. Można powiedzieć, że razem współpracował z Michałem Aniołem przy tworzeniu, projektowaniu Bazyliki Świętego Piotra w Rzymie, która wzniesiona została na początku XVI wieku. I między innymi właśnie Rafael Santi czuwał nad jej budową, a później Michał Anioł zaprojektował kopułę. Narodziny humanizmu. Humanizm to taki prąd umysłowy i kulturowy w okresie odrodzenia, którego centrum był człowiek, jego życie duchowe i społeczne. Twórcy renesansowi, w przeciwieństwie do średniowiecznych twórców, chcieli zasłynąć, nie byli już bezimienni, chcieli zdobyć sławę, zapisać się w pamięci potomnych. I na uwagę też zasługuje nazwisko Wawrzyniec Wspaniały, osoba, władca Florencji, która zasłynęła właśnie jako mecenas. Dziękuję. Zachęcam do komentarzy i łapek w górę.